kosze, kosze i jeszcze raz kosze. Dzisiaj chciałam wszystkim pokazać kosz prezentowy. Kosz prezentowy jest w takiej formie, że ma tył wyższy, a przód ma niższy. Ja już wcześniej wykonałam właśnie taki jeden kosz i będę robiła taki sam, żeby pokazać, jak uzyskać taką piękną formę. Także zaczynamy. Ten odstawiam tutaj na bok. Zaczynamy tutaj od hortensji. Na środek dajemy eustonę. Trzymają. Nie formują. Teraz damy gipsówkę. Tak. Ja nie zaczynam od właśnie wypełnienia, od tyłu układania. Ja zaczynam zawsze swoje kompozycje od środka, takie te sztuczne, a wtedy, jak ja już mniej więcej widzę to, jak mi się to formuje, mogę sobie z tyłu dokładać liści i dodatków zielonych. Także jest to na pewno łatwiej, bo jeśli ktoś zaczyna pierwszy raz i zacznie od samego spodu w formie zielonej, no to już trzeba troszkę mieć wiedzy na ten temat. I myślę, że tak na początek to jest taka lepsza forma, jak się zaczyna, że się widzi, jak chce się tą kompozycję widzieć i dopiero się dopełnia ją.
teraz, moi drodzy. O, ta jest bardzo fajne, są tu dużo liście. To jest Beniamin, fikus. Ich się tnie i się te... Zostaje gąbka, jak jest widoczna. Wtedy możemy to sobie elegancko zakrywać. Proszę bardzo, są dwa takie same kosze. Było zamówienie, miały być dwa identyczne. Czy mi się udało? Proszę, ocencie sami. Jest hortensja, są tulipany, jest goździk, dużo zieleni, jeszcze jajeczka, bo będzie efekt, miało być z efektem świątecznym. Później będzie można wyjąć. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie.